Wesel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Maryjo, pragniemy kolejny raz modlić się litanią do Ciebie, aby podziękować Bogu za Twoją obecność pośród nas, za Twoją miłość, za Twoją modlitwę, opiekę nad nami, nad wszystkimi, którzy polecają się naszym modlitwom, a których my z kolei polecamy Twoim modlitwom. Dziękujemy za wysłuchane intencje i za to, że pouczasz nas, że nie zawsze musimy być wysłuchani, bo niektóre intencje nie są do końca dobre. Dlatego oczyszczaj, Matko, nasze intencje, nasze serca miłością Bożą, swoją miłością. Modlimy się też za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którzy bardzo są zranieni, cierpiący, chorzy. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych,
Ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostołów, królowo męczenników, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin, królowo pokoju, królowo Polski, królowo naszych serc, królowo naszej wspólnoty i tego miejsca. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód zawsze wybawiać. Panna i błogosławiona nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Mu Synowi nas oddawaj. Pomnij, Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Malcholos alalenon, evachalacherocheno, elachalacheno, edefal malchol, evesalacheno, herios alai. Adonai, 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 la 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 la. Iri forochenon, iselachamarai, ivetolachalechenon, iselai maratoi, la 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 la. Pan Jezus leczy osoby, które chorują na różne choroby związane z kośćmi, ze szpikiem. Pan Jezus uzdrawia też wewnętrznie również szczególnie osoby, które cierpią w swoich małżeństwach, są też cierpią z powodu przemocy, z powodu braku miłości albo odejścia współmałżonka. Pan Jezus też uwalnia od nieprzebaczenia i pomaga przebaczyć. Pan Jezus też uwalnia od złości, od gniewu, od agresji, żeby
była łagodność, opanowanie, cierpliwość. Pan Jezus daje nam też taką łaskę, abyśmy, taki dar, abyśmy modlili się za konających, abyśmy pamiętali o tej intencji w modlitwach. I błogosławi tym, szczególnie, którzy modlą się za tych ludzi, którzy z tego świata odchodzą. Niech nam błogosławi przez serce Matki Boskiej, Wspomożycielki Wiernych, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Bogu niech będą dzięki.